Anna Lewandowska przeszkodzą Roberta w jego piłkarskiej karierze? Jeden z francuskich dzienników piłkarskich zasugerował, że żona napastnika Bayernu Monachium może być największym utrapieniem napastnika. Te słowa bardzo zdenerwowały piłkarza, który zdecydował się na natychmiastową obronę małżonki. Anna Lewandowska jest osobą, która wzbudza wielkie emocje wśród Polaków. Część ludzi uwielbia porady lifestyle'owe i fitnessowe byłej karateczki, a inni zwracają uwagi, że produkty i ceny rzeczy sygnowanych nazwiskiem trenerki są po prostu za drogie na polską kieszeń. Mało kto się jednak spodziewał, że kobieta będzie uważana za hamulec kariery piłkarskiej jej męża. Publikacja francuskiego medium piłkarskiego, które oskarżyło o to Lewandowską, bardzo zdenerwowała kapitana reprezentacji Polski. Anna Lewandowska hamuje karierę męża? Niedorzeczne ustalenia francuskich mediów. Pomimo tego, że Lewandowski nie jest już młodym talentem, a najlepsze momenty kariery piłkarskiej ma raczej za sobą, to nadal jest osobą bardzo pożądaną przez włodarzy klubów na całym świecie. Napastnik Bayernu Monachium przez cały czas przymierzany jest do najlepszych klubów kontynentu, takich jak Real Madryt czy Chelsea Londyn. Ostatnio, francuscy żurnaliści sondowali, czy piłkarz zagra w koszulce Paris Saint-Germain. Atakujący polskiej kadry miał ponoć na zimę dostać propozycję kontraktu z drużyny mistrza Francji, którą odrzucił. Według jednego z ekspertów wszystko przez Annę Lewandowską, która miała preferować mieszkanie w Monachium nad Paryżem. Podstawą takiej argumentacji były słowa byłego menedżera Lewandowskiego, Cezarego Kucharskiego, który wskazywał, że trenerka fitness wcale nie chce mieszkać w stolicy Francji. Do wielu klubów ma otwartą drogę. Rzecz w tym, że przeprowadzka do Francji nie odpowiadała jego żonie, przenieść się do Anglii nie chcieli oboje. Dla Roberta zawsze liczył się tylko jeden cel, słoneczna Hiszpania, Real Madryt, mówił Kucharski. Lewandowski oburzony publikacją. Pomimo tego, że Robert Lewandowski stara się podchodzić do spraw swojej kariery z dystansem, to słowa dziennikarza francuskiej gazety bardzo go zdenerwowały. Jak sam przyznał, dawno nie słyszał niczego bardziej kłamliwego na temat swojej rodziny. Moja żona nie chciała się przenieść do Paryża? Nigdy nie słyszałem czegoś tak głupiego. To nie ma z tym nic wspólnego. Czasami jest wiele parametrów, stwierdził stanowczo Lewandowski,